początek podróży z Katowic do Gdańska. O matko, Orlen to dopiero był zły pomysł. Wyobraźcie sobie, że dojechaliśmy, podłączyliśmy, okazało się, że jest zepsuta. Było trzeba dzwonić na infolinię, ale w sumie cała ta zabawa zajęła 2 godziny. I jedziemy, godzina 2:58. Pierwsze ładowanie, Rokicińska, tuż pod Łodzią. Także przejechaliśmy sobie 2 godziny mniej więcej. No i naładujemy sobie, przy okazji pójdziemy do toalety. Niestety w tym roku podrożało znacznie na stacjach Greenway, także na Orlen. Tylko na stacjach Tesla Supercharger pozostała niska cena. Podobno nawet była obniżana, bo jest 1,60 zł za 1 kWh. A jak popatrzymy sobie na cennik Greenway czy Orlen, to mamy 2 razy drożej. Na Greenwayu za 1 kWh zapłacimy 3,25 zł, jeżeli wybierzemy te szybkie ładowarki, czyli te o mocy powyżej 100 kW. Dodatkowo możemy sobie wykupić pakiet na miesiąc, ale czy to się tak opłaca? No zależy, kto ile jeździ, bo taki pakiet Energia Max to on kosztuje 99,99 zł na miesiąc. I wtedy będziemy mieć niższą cenę, bo te ładowarki szybkie będą wtedy za 2,20 zł za kilowatogodzinę. A z kolei, jak sobie popatrzymy na Orlen, to tam cena 3,19 zł za 1 kWh jest za ładowarki ładujące prądem stałym o mocy powyżej 125 kW. Jak wybierzemy trochę mniejszą moc, to zapłacimy 2,89 zł. No ale jak widać, no to ceny są zupełnie inne niż w porównaniu z Teslą Supercharger, gdzie mamy 1,60 zł. Ładowarka 150 kW. Jak widać, ładuje z mniejszą prędkością. 107 kW. Greenway. Jak podają producenci, to przynajmniej w Tesli na 100 km to mamy 15 kWh. Także jeżeli zasięg tutaj jest około 400 km, no to widać, że trzeba 60 kWh tutaj naładować. Także jak te 60 sobie pomnożymy razy cenę, no to wtedy tym bardziej mamy ogromną różnicę w tej kwocie 1,60 zł. A w kwocie ponad 3 zł. I mamy końcóweczkę ładowania. Można sobie zobaczyć, ile już się naładowało. Także na pewno mogę powiedzieć, że w tym roku odradzam Greenway czy Orlen. No wiadomo, oczywiście najlepiej się opłaca ładować sobie tak z gniazdka w domu, czy z własnej stacji, która jest zwłaszcza do fotowoltaiki przypięta. No ale w trasie to trzeba jednak mieć inne rozwiązania. Ciechocinek Tesla Supercharger. Matko, Orlen to dopiero był zły pomysł. I kolejne zapasowe ładowanie, Kleszczewko Pomorska 70, tym razem stacja Orlen.
No był plan, że sobie tam jeszcze naładujemy, żeby mieć zapasowe kilometry czy na podróż powrotnią, czy ewentualne wycieczki, ale nie udało się. Wyobraźcie sobie, że dojechaliśmy na miejsce i wszystkie ładowarki były dostępne. Podłączyliśmy, okazało się, że jest zepsuta. Było trzeba dzwonić na infolinię. Oczywiście na infolinii mieli problem, żeby w ogóle to wykryć, że ta ładowarka nie działa. I jeszcze w dodatku powiedzieli, żebyśmy po prostu podeszli sobie do kasy, że ona powinna działać. No i że na Orlenie w kasie kupimy sobie taki bilet do ładowania i nie będzie wtedy problemu, żeby nam ją uruchomili. Oczywiście nie było to takie proste, jak nam powiedziano, bo po pierwsze pracownicy Orlenu to nawet nie wiedzieli, że coś takiego można kupić, więc było trzeba im wszystko tłumaczyć, wzywać kogoś, kto w ogóle cokolwiek na ten temat wie. No i jeszcze w dodatku, jak już kupiliśmy ten bilet i podeszliśmy do tej ładowarki, to okazało się, że jednak nadal nie działa, a na infolinii zaczęli wymyślać, że musimy odłączyć, podłączyć, jeszcze raz spróbować i kolejny raz i kolejna próba, żeby nacisnąć na grzybek restartu ładowarki i wszystko po prostu uruchomić ponownie. Oczywiście na infolinii trafiliśmy na inną osobę, więc było trzeba wszystko od początku tłumaczyć. Jeszcze jakby było tego mało, to był zły numer ładowarki napisany na stacji do ładowania, więc jak podawaliśmy ten, który tam był napisany, no to na tej infolinii się dziwili i mówili, że to chyba nam się kierunki pomyliły, bo to nie jest kierunek do Gdańska, tylko jest ta ładowarka po drugiej stronie autostrady i jest to droga na południe. I w dodatku kolejna osoba kazała nam znowu odłączać, podłączać, próbować dalej. No i w końcu jak się dali przekonać, że rzeczywiście ta ładowarka jest zepsuta i nie działa, no to powiedzieli, że można przełączyć do kolejnej, tylko że ta inna była o wiele wolniejsza, więc i cena była też inna. I najpierw osoba na infolinii próbowała nam powiedzieć, żebyśmy po prostu ładowali sobie na tej wolniejszej ładowarce, płacąc o wiele więcej. Ale w końcu, jak już powiedzieliśmy, że no sorry, ale jednak dużo więcej było zapłacone za większą moc, większą szybkość, no to powiedzieli, że możemy wrócić z powrotem tam do pracowników Orlenu i powiedzieć, że w takim razie zwracamy ten bilet ładowania i kupujemy tańszy. I wyobraźcie sobie, że jak w końcu udało się wezwać kierownika sklepu, wszystko wytłumaczyć, zwrócić, zapłacić mniejszą kwotę, no to dostaliśmy tą najwolniejszą ładowarkę, która miała mieć 50 kW, ale oczywiście ładowała jeszcze trochę wolniej. Czekaliśmy, nie wiem, może tak 40 minut, tylko zaledwie trochę podładowaliśmy, ale w sumie cała ta zabawa zajęła 2 godziny. Powiedzieć, że osoby, które mówią, że niewygodnie jest jechać Teslą w takie długie trasy, czy jeżeli ktoś na co dzień dużo jeździ, to uciążliwe jest ładowanie, no to zależy, bo jeden raz na razie nam się zdarzył taki problem z ładowarką, zazwyczaj nie było problemu, no i wtedy mogliśmy sobie normalnie przyjeżdżać, no akurat takie przerwy co te 2-3 godziny to się nam przydawały, żeby pójść do toalety, coś zjeść, wypić kawę, rozprostować nogi. No ale jeżeli się trafi taki problem z ładowarką, no to rzeczywiście to jest duża strata czasu, żeby to potem rozwiązywać. I taka dobra rada, jeżeli ktoś już właśnie tak jeździ, ładuje sobie samochód elektryczny, no to jak zobaczycie, że jest zepsuta ładowarka, to tylko odłączajcie, nawet się nie bawcie chyba w tą infolinię, bo ja nie wiem, to nie ma sensu, chyba że im tylko zgłosić, że jest zepsute i tyle. No i lepiej jest po prostu jechać gdzie indziej.
zapomnij zasubskrybować, zostawić lajka, komentarza. Czekam na Waszą aktywność.